Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie ukryte szczegóły, ciekawostki z odcinka Tablica. Jest to odcinek specjalny, który wyszedł niedawno, trwał prawie 30 minut, więc w tego typu filmach zazwyczaj mamy dużo ciekawostek. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli odnaleźliście jakieś inne, które nie są wymienione w filmie, to napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, łapki w górę. W filmie znajdziemy pewne ananasy, pewne pieski, więc zapraszam. Twórcy serialu niejednokrotnie dawali nam takie zagadki, czy raczej ćwiczenia i gry, gdzie musieliśmy po prostu sprawdzić swoje bystre oczy i znaleźć pewne rzeczy, pewne elementy, które były poukrywane w danym odcinku. Tak też i również było w serialu z odcinkiem Tablica. I słuchajcie, mamy tutaj poukrywane długie pieski, które pokazują się w pewnych scenach. Myślę, że odnajdziecie troszkę więcej. Mi się udało znaleźć tylko 5, ale obstawiam, że będzie ich znacznie, znacznie więcej w tym odcinku. Jeżeli znaleźliście więcej, napiszcie. Natomiast pierwszy ten piesek, który został odkryty, jest podczas podróży samochodem. Podczas gdy rodzinka jechała samochodem, zaraz na początku mamy tutaj, jak mamy zbliżenie na drogę, na ten samochód, gdzie oni jechali, no to wtedy słuchajcie, tam na tej skrzynce, nie wiem co to za skrzynka z prądem czy coś, na dachu tej skrzynki był pierwszy długi piesek. Drugi długi piesek będzie pokazany w bagażniku Chili, w samochodu Chili, i będzie on tylko przez chwilę, ponieważ potem Chili go zakryje, przeszukując foteliki i tak dalej, żeby sobie zdobyć ten fotelek dla dzieci, ponieważ muszą jechać samochodem, żeby odnaleźć Frizię, tak? Bo ona tutaj zniknęła i być może przez to miał się ślub nie odbyć. Natomiast jest to piesek chyba Bobo, który wcześniej już gdzieś widzieliśmy go. Trzeci jest naprawdę zdecydowanie bardzo trudny do znalezienia. Jest ukryty, raczej tak wmalowany w muralu Denisa Goldinga, gdy jadą sobie tą drogą. Ta droga się Motton Road się nazywa, czy jakoś tak. Natomiast z tego co... No naprawdę bardzo, bardzo trudno znaleźć tego pieska. Ale jak się dobrze przyjrzycie, to jest tam właśnie taka jakby kontury tego długiego pieska, którego musimy odnaleźć. Czwarty piesek natomiast ukrywa się za samochodem Fryzi, cioci Fryzi. To jest scena, gdzie po prostu już praktycznie odnaleźli Fryzię, no i on jest ukryty tam za samochodem, za kołem dokładnie, także jest też trudny do odnalezienia. No i piąty, który został odnaleziony przez fanów, to jest ten, który widnieje na laptopie DJ-a. Myślę, że to też jest no dość trudne do znalezienia, ale mimo wszystko nam się to udało. Więc dajcie znać, czy odnaleźliście więcej oczywiście tych piesków. Tak jak mówię, odcinek ma prawie 30 minut, więc myślę, że gdzieś tam ukrywa się więcej tego typu ciekawostek. Ale przejdźmy dalej. No i to jeszcze nie koniec naszego testu na spostrzegawczość w serialu Blue, bo tutaj jeszcze w tym odcinku Tablica mamy przecież naszą sówkę, taką pisankę, i myślę, że też ją pewnie gdzieś odnaleźliście. Mi mignęła i fanom serialu mignęła tak 2 razy w tym odcinku, więc pewnie ją zauważyliście. Pierwszy raz to wspomnianym już wcześniej w bagażniku, gdzie był też ten długi piesek, więc tam też była ta papuszka, a drugi raz była na parkiecie, kiedy tańczą tam pieski. Nie wiem, czy widzieliście i pamiętacie tę scenę. To jest w tym momencie, gdzie tańczą tam dwoje dziadków czy rodziców na tym weselu, na tej ceremonii ślubnej. W tym odcinku widzieliśmy również ananasy. Niewątpliwie twórcy lubią dodawać takie szczegóły. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, ale kiedyś była taka gazetka i serial nawet animowany, gdzie jest Wally. I to też na takiej podobnej zasadzie wygląda. Bardzo lubiłem szukać Wally'ego. Myślę, że część starszych osób pewnie jeszcze kojarzy tę bajkę i tę gazetkę. Także dzisiaj poszukamy sobie ananasów, widzieliśmy tam aż 3, zobaczymy, być może będzie więcej. Pierwszy oczywiście znajduje się na szyldzie sklepu, obok którego przejeżdżają nasi bohaterowie.
Drugi natomiast jest widoczny na ciężarówce, gdzie mamy taki restaurację, sklepik z napojami. Myślę, że też łatwo zobaczyć. Ta ciężarówka odjeżdża i tam właśnie na niej jest narysowany ten ananas. No a trzeci ananas znajdziemy sobie wewnątrz tej restauracji, tego barku z sokami. Jest tam na ladzie przy innych owocach, więc myślę, że łatwo go dostrzec. Jeżeli natomiast chodzi o piłki tenisowe, to tutaj raczej nie odnajdziemy, chociaż liczę na waszą spostrzegawczość, być może zobaczycie w tym odcinku piłeczki tenisowe. Oczywiście mieliśmy też tutaj w tym serialu książeczkę o małej syrence, która wygląda tak jak tamta poprzednia książeczka, którą czytała klasie, więc być może jest to taka opowieść o tym farmerze, więc być może też jest taka rozkładana i też ma takie obrazki. Co do tego farmera, to tej książeczki, to tutaj jest ona oparta na tradycyjnej chińskiej bajce, którą właśnie twórca serialu również miał w pamięci i on o tym opowiadał na swoim podcaście, gdzie rozmawiał właśnie o tym odcinku. Więc jak widzicie, jest tu bardzo dużo nawiązań do jego osobistych przeżyć i tego, co go spotkało, tych przyjemnych rzeczy, które go spotkały w czasie dzieciństwa i tego, jak dorastał. Co ciekawe, mamy tutaj jeszcze taką ciekawostkę, o której wspomniał na Twitterze. Costa Casar jest to jeden z głównych dyrektorów artystycznych w serialu Blue i on powiedział, że pierwszym zamysłem na nazwę tego odcinka było słówko zobaczymy. Czyli wcześniej ten odcinek miał się nazywać nie znak, nie tablica, sign oczywiście, ja to tłumaczę z angielskiego, tylko zobaczymy. Także ciekawe, jakbyśmy ten odcinek nazywali w polskim tłumaczeniu, bo jak wiemy, w zagranicznym odcinek brzmi sign, czyli znak lub tablica, można to dwojako interpretować, a tutaj ciekawe. A dokładnie jeszcze, jakbym miał powiedzieć, to miał się nazywać We Will See, czyli zobaczymy. Co ciekawe, smaczków tutaj jeszcze w tym serialu dodają te tablice rejestracyjne, które również mają takie swoje niestandardowe tutaj napisy i na przykład Frisky, czyli Fryzia, imię głównej bohaterki, ona tam miała Frisky na swojej tablicy rejestracyjnej, miała napis Frisk, więc odnosiło się do jej imienia, bo jak wiecie, z angielskiego mamy po polsku Fryzia, natomiast angielskim jest to Frisky. Inny samochód znowu miał napis sprzedam, sprzedam ci albo coś takiego. Więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o zabawę tymi tablicami rejestracyjnymi, mamy dużo do pokazania, ponieważ też chyba była na przykład tablica związana z Banditas. Z angielskiego Bandit to jest imię taty Blue, natomiast my mówimy Benji i tak dalej. Więc jest tu dużo rzeczy, opowiem może o tym kiedy indziej. Natomiast moi drodzy, jeżeli wy znaleźliście jeszcze parę rzeczy, które być może przegapiłem, napiszcie w komentarzu, a teraz sprawdźcie film, który wam się pojawił na ekranie. Jeżeli przegapiliście moje odcinki z Blue, zostawcie łapkę i wszystkiego dobrego.